trwa kompleksowy remont ulicy Kościuszki. Prace rozpoczęły się ponad miesiąc temu. Roboty związane z kanalizacją sanitarną i wodociągiem dobiegają już końca. W październiku rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej. Na odcinkach, na których będzie gotowa, sukcesywnie mają rozpoczynać się prace z branży drogowej. Projekt zakłada, że po zakończonym remoncie ulica Kościuszki będzie przypominać wyglądem drogę sprzed lat. Jezdnia będzie wyłożona kostką brukową, a chodniki płytami z jasnoszarego granitu strzegomskiego. Zamontowane zostanie także nowe oświetlenie LED-owe. Ze względu na głębokie wykopy ulica Kościuszki jest zamknięta dla samochodów. W tej części miasta obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Płock po raz kolejny był areną zawodów Garmin Iron Triathlon. Tym razem w naszym mieście rozegrany został finał całego cyklu. Zapraszamy na relację z widowiskowych zmagań ludzi z żelaza.